Widzę, co w tej grze można usprawnić. Najbardziej mi się chyba ucieszył z jednej wielkiej mapy. Przynajmniej na obszar. Okej, magazyn ciężarówek. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Wydaje mi się, że jednego z tych Chevroletów sprzedam. Tak, mam takiego samego. Więc chyba nie ma co za bardzo robić kolekcji 10 takich samych samochodów. Sprzedajmy go. Tak. Dużo z nim przeżyłem, ale no niestety. Skaucik. Jeszcze podobno warto sprzedawać przyczepy. To też nie jest taki zły pomysł. Żeby zbadać, co tam mamy. Więc teraz tak, Chevrolecie. Kurczę, Fleet Star za 500 000 złotych. Tak, bo nie ma podanej waluty. Z pieniążki papierowe. Dodosuj. Coś możemy lepszego zrobić? Skrzynia biegów, zawieszonko, opony. Opony terenowe wejdą w świecie 8 rangi. To oznacza, że trzeba będzie zrobić... Gdzie my jesteśmy tutaj? Opuść garaż. A, jesteśmy tu, co? Trzeba zrobić misję. Nie ma niestety. Woda wzbiera solidne fundamenty. Ciężarówka z żurawiem. Płytę betonową z magazynu. Aha, jest nieodkryty jeden tutaj obszar. Jak do tego doszło? Dobra. Abort. Za farmą jest teren nieodkryty. Że w tej grze się nie kupuje, jak się sprzedaje wszystko. Wiem, widziałem. To spoko. Zachowaj. Wyjeżdżasz. Czyli tak, za farmą skrywa się A. Domek. B. Prawdopodobnie misja. Że misję naprawianko. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nie widzę podstaw, żeby się zajmować tą misją. Nie wiem, co z niej chodzi. Myślę, czy ci to wozu faktycznie nie sprzedać. Ale to będzie bez sensu. Wtedy miałbym miał pieniądze, których bym miał normalnie. Tak, więc to będzie też nieetyczne. Gdybym miał ktoś pieniądze z DLC i wezmę sobie jakąś niezbalansowanie mocną ciężarówkę. Mi się dużo bardziej podoba jednak zabawa tymi, które mam. No ten haj to jest jakiś dziwny bieg. Opony na błoto, co? Z tego by wynikało, że ty wjedziesz wszędzie. Cóż, przekonajmy się. Z morzem nie ma nie ma jaj. Jeszcze raz. Opony na błoto, co? 39 uszkodzeń, to jest dużo. Ale trudno, trudno. Niech płacę za swoją głupotę. Czy uszkodzenia w jakiś sposób wpływają na to, co się dzieje? Wiadomo, że jak uszkodzimy na maksa, to pojazd odpada, ale tak? Wraca muzyka po tej krótkiej przerwie spowodowanej nie wiadomo czym. Że więcej pali się. Okej. Dobra, teraz stąd.
No tak, ci to jazdy, no i tyle, ale... Chciałem przetestować, czy opony na błoto faktycznie dają dużą szansę i wygląda na to, że okej. Że po polu obsianym. Tak zalane pole, z tego coś będzie? Co? Że chyba jest tam widać. Że ryż posadzą. No właśnie. To nie ma co histeryzować. O. Naprawiliśmy przy okazji ogrodzenie. I tak, tu są tak. Jest część. Jest misja zwana Głodni Pracownicy. Tak, interesuje nas to i modyfikacja. Dla bezpieczeństwa poklikamy, bo pewnie tę misję trzeba jakoś tak akceptować. Głodni pracownicy. Głodni pracownicy. Zwolnić na zbity pysk. Materiały eksploatacyjne z farmy. Na miejsce odwiertów. Wygląda total easy. Ale no... Wiele rzeczy w tej grze wyglądało total easy, a takie nie było, koniec końców. Tak, jadę w dobrym kierunku, jadę w dobrym kierunku. Że misję naprawianko. Spokojnie, spokojnie. Zupełnie nie mam tej misji tu na radarze. Ja postępuję tak, jakbym sam postępował, nie zwracając uwagi na wasze spoilery, tak? Nie widzę, w żaden sposób gra mi w moim życiu tutaj tej misji nie podsuwa. A oprócz tego... Jezu, Camerotti. Przejrzystość, las. Aha, tam. Zacznijmy od analizy taktycznej. 50 euro złotych tylko nagrody, punktów karnych. Nowe gniazdo? No, no, no. Albo no, no, no. Ciężko powiedzieć, czy to polski, czy angielski. Modyfikacja tutaj. Z miejsca tam jedziemy i to będzie ostatnia rzecz, którą zrobi ten pojazd. Potem bierzemy ciężarówkę i z farmy robimy głodnych pracowników. Teraz tylko pierwsze pytanie, czy nam się to opłaca? 240 punktów karnych, czy antykarnych i 2400 złotych. Ciężarówka zrobi to absolutnie na luzie. Jeszcze jest misja no, no, no. Która wymaga... części... O, super. Czyli zaczniemy od misji no, no, no. Zarobić 2100 i potem ten. To jest plan. A najpierw modyfikacja. Jezu, Camerotti. Kto to z... Zemsta Sekiro. Silnik coś pali, nie? Czyli jest wyzwanko. Dobra, czyli są uszkodzenia. Przy okazji warto było sprawdzić. No i odległość podaje nam w metrach, więc praktycznie jesteśmy. Ten las, on jest gęsty.
Miejmy nadzieję, że nie. Czy nie zrozumiem? Czy tam wjechałem na jakiś kamień? Nie, że to jest problem, ale... Czasami... Nic się nie dzieje, a czasami jest taka pułapka tutaj. Okej, kolejne ciało matki z dzieckiem znalezione. Spokojnie. Jest trochę stromo, ale... Aż tak niski środek ciężkości. Tu była kiedyś autostrada z Terminatora. Kurde, to jest drugi wrak. Chcemy tylko dojechać do tych ciał, ograbić je i tyle. Uwaga. Nie następny do bieżącego, ale do kogo? Transstar 4070. Dobra, wzywamy Enterprise'a. I magazyn ciężarówek. Transstar, gdzie ty jesteś? Moment. Alaska, tam była jakaś taka smutna przygoda, nie? Czyżbym nie miał tego? Tu jest to, moment, coś tam coś nie rozumieć. Fleet Star Scout Transstara nie mam? Kan. Transstar, tu jest, no. Proszę mi pokazać, co się z nim stało. Nic się nie stało. Tutaj sobie jeździliśmy, tak? Dojechaliśmy tutaj w ramach ten. Okej. Holuj. Telep. Okej, teraz tak, dedosuj. Trochę jest właśnie zużycie, ale wchodzi moc do masy S+. Rozumiem, że to doprowadzi do jakichś cudownych możliwości. Okej, widzę tak. Opony terenowe, kiedy wejdą, za jedną rangę niestety, pociągarka, rama dodatki. Snorkel, kiedyś miałem z tym problemy, a podejrzewam, że na tej trasie się mogą przydać. Musimy to kupić niestety. I teraz tak. Dedosuj. Płaska platforma, odinstaluj. Magazyn ciężarówek. Transstar. Płaska platforma. Oprócz garaż. Skąd tyle hajsu? Sprzedałem... Nie no, zarobiłem! Abstrahując zupełnie. A oprócz tego, no to ten... Coś tam sprzedałem. Teraz tak, mamy przewieźć. W misji, która się nazywa...
Niech zgadnę. Mam nadzieję, że mogę ją wziąć teraz. Więc tak, części zamienne do pojazdów, co? Nie, uczciwie, uczciwie. To nie jest tak, że na przykład wykorzystywałem ten cheatowóz, który dostałem, ani go nie spieniężyłem, nie? Więc absolutnie gram tutaj na regalu. Staram się tutaj przeżywać to tak, jak należy przeżywać, tak? Serwisowe. Nie mamy niestety żadnego bajeru, który potocznie można by nazwać sprzętem gwarantującym przyczepność pokroju opon. Ale wierzymy w tą ciężarówkę, która ma jakąś kosmiczną moc. Tak, lecimy teraz na jakimś biegu w ogóle. Idealnie. I co? Stąd? Okej, da się to zrobić. Ten ósmy level da się wbić. 2-3 misje mi się wydaje. Realnie 3 misje. Nie, 3-4 misje będą. Auć, ale to nie boli. Czyż to jest plus? Dobre pytanie. Wydaje mi się, że zasuwa. Ale no ja tutaj z ekspertem. To są jakieś giga różnice, tak szczerze mówiąc. Jak ją się ulepszy, to będzie kozak. Okej, teraz, no boję się, że to zalane to jest to, którym będą jechać. Ewentualnie mogliśmy jechać tędy. Mi się wydaje, że pojedziemy tam tędy. Kiedyś tamtędy jechałem. Nie, jechałem tu w górę. Teraz jakby stąd wziąć drugą misję, głodni pracownicy, to też nie warto. Kusi, żeby wziąć 10 misji naraz, ale... Ale na luźku. S plus, co? Aha, tylko ile spadło, kiedy daliśmy na A plus spadło z ładunkiem. To jest tak dobry wynik. Okej, czy to jest tą drogą? Nie, droga gdzieś tu będzie. Okej, nic prostszego, przejechać tędy. Trochę wąziutko, ale... Skała dobrej ciężarówki. Troszkę... cheatów. I będzie.
że mi się naprawianko. Spróbuję na nią wpaść. Ja na razie się cieszę. Nie jest tak, że czegoś tutaj więcej mi potrzeba. Chcę tylko ulepszyć te ciężarówki i tyle. Jakby mieć jakiś kurde... Do tego giga te... Opony. Bo to jest to, czego mi tutaj brakuje. Bo tak to ona sobie radzi świetnie. Spójrzcie na to, z cudeńko małe. Wyciągarką. Czy dorobię jakieś giga wyciągarki kiedyś? Ok, sprawdźmy jedną istotną rzecz. Czy idziemy dobrze? Idziemy bardzo dobrze. Dodajmy, że no, gramy na hardzie, bo gramy w nocy. A można by dać jeszcze oczywiście dzionek. Bo tutaj, jak nie wiem, czy w prawo jest ten szlak, chyba tak, chyba tak. Trochę ciasno, ale wiecie, to pozwala na nomen omen ciasny gameplay w końcu. Mogę zaraz zaczepić, zwolnij ciągarkę. Okej, tak, dobra. Okej, mamy to. To jest nierealistycznie trudny teren. Okej, i stąd jak mamy jechać?
Mam nadzieję, że dobrze jadę. Cały czas się dodaje mu noc. No to jest to, ten przejazd tutaj. Ajajaj, kurde. Kurde. Trudno, o Boże. Dźwigu nie ma. Spadło. No chyba, że jak nie wiem, coś możemy to wyciągnąć wyciągarką, czy musimy mieć ten... Kurde. A tak dobrze szło. Czy co, przyczepa z tymi takimi bocznymi barierkami by pomogła? No tak to już praktycznie z góry, tak? No zrobiliśmy to. Można zrobić misję ratunkową towaru teraz. Mianowicie dojechać tą inną ciężarówką, helikopterkiem i załadować go... Mam taką ciężarówkę drugą. Zobaczmy, jak ona sobie poradzi swoją drogą. Wjazd do garażu. I tam siedzi tak zwany Fleet Star. A kto to mi zamocował? To w sensie można by się tak, mi się wydaje, że gość by... Ktoś źle zamocowany ewidentnie. Tak? Jakby było dobrze zamocowane, to by nie spadło. Czy tam było raptem 45 stopni. Unimog chyba tyle potrafi nawet zrobić. Ciekawe czy jest tej, że Unimog. Zawsze mi imponował ten... Na jakiś duży kąt mógł jechać bokiem. 30 stopni? Kurde. Zobaczmy, tu jest tak, AWD, AWS, praktycznie wszystko. Co jest w paszce, do tego pytania? To było tak, że tędy praktycznie prosto? Nie, trochę bardziej w prawo. W sumie ta ciężarówka jednak jedzie lepiej, więc tak się podnieciłem tamtą. Ale no, chciałem dać jej szansę w życiu. W skrzyniach były figurki porcelanowe, tak. Na złość tu paki nie mamy, bo bym tam ciężarówką dowiózł, ale zrobimy troszkę ten... Troszkę pod górkę i będzie dobrze. Nic nocą. Tak, idziemy chyba nawet bez legendarnego... użycia wyciągarki. Tak, były tam figurki z Wiedźmina dwójki. Żeby używać L+. Co tam omnibus? A myślisz, że w tej ciężarówce mam L+, a? Co? Co ty na to powiesz? Bo już czegoś nie wiem.
drewna idzie w sposób nierealistyczny. Nie, może czegoś nie wiem, tak, może taki jest L+, który się używa, jak się wciśnie 5 przycisków w napadzie. Jakoś by tak było. A, dobry dis. No niestety, masz rację. Okej. Okay. No i tutaj rozpoczyna się wyzwanko. Tak naprawdę. Musimy do no dostarczyć tylko jedną skrzynkę z częściami zamiennymi. Co oznacza? Chwyciło? Nawet ciężko powiedzieć. Za moc? Dobra. Druga może tutaj zostać dla zwierząt. Kamera jest koszmarna. W sensie... Okej, okay, teraz coś tu. Nie widzę, czy akurat... Czy domyślnie fizyka no, nie powinna mi pozwolić na zrobić takie coś? Jezu, nie, nic nie widzę z nim w tej kamerze. Albo te części są lekkie, co może być prawdą. Jezu, ta kamera jest koszmarna! Tu absolutnie nic nie widzę. Kompletnie nie wiem, co się dzieje. I teraz. A, ty oszuście. Nie mogę... Naprawili glitch, że towar spada przez pakę. O Boże, były z tym jaja, pewnie jeszcze nie. Teraz się okaże zresztą, bo uwaga. Elegancko.
Dzięki. No, no, no. Będzie jeszcze Hydro Minecraft, będzie, bo to się przy tym się dobrze zmula. Ale teraz mam tak trudny moment tam, który się nazywa Teleportati DM, że muszę przenieść. Czy rozbijam się o kwestie game designerskie, czyli brak ekwipunku i przenoszenie każdego przedmiotu ręcznie. Okej, okay, gdzieś tutaj jest tajny skręt w prawo. Wydaje mi się, że to jest to. Nie. To jest dalej. A może to by był... Nie, to jest dalej. Spider track. Jak to jest niskiego levelu wyciągarka, jestem ciekaw, jak wyglądają te wysoko levelowe. Już tam pewnie by, można pewnie się między budynkami podnosić. Jeszcze nie wyobrażam sobie mocniejszej wyciągarki niż ta, co jest. To jest totalny przekręt. Że wysokarka, tak, sama sadzi drzewa wysokiego poziomu. To jest po prostu z tego, też ze Star Treka, jak to się nazywało. Zaraz, ten wiązka holująca. O, proszę wyciągać już. Czyli niestety, kolego, no jesteś dobry, ale jeszcze twój czas nie nastał. Musimy poczekać, aż dostaniesz jakieś giga opony, AWD i tak dalej. Natomiast z tego, co rozumiem, że jak sprzedam tą naczepę, to potem po prostu mogę ją i tak kupić za te same pieniądze. Czyli to jest po prostu mechanika. Zbieranie naczep służy do tego, żebym mógł je przywoływać w dowolnym momencie z punktów, które nazywają się... Bo teraz do mnie dotarło. Sklep z przyczepami, nie? Tak? Po prostu przyczepy mogę spawnować w tych miejscach.
Innymi słowy, niepotrzebnie je hoduje, trzeba wszystkie pozwolić i spieniężyć, czyli zmienić w energię, którą możemy potem wykorzystać, by je... jakby to ująć. No, jak jakiś ten, teleporter, tak? Zmaterializować. Universal Constructor, o. Chyba tak się to nazywało. Sklepy cynamonowe. Na farmę trzeba dostarczyć jeszcze... cegły. I deski. Okej, okay, zrozumiałem to. Tak samo możemy zrobić tak, teleportacja ciężarówek. Cyk. Ładunek, niech to sobie żyje, no to co? Może zwierzęta jakoś ewoluują dzięki temu lepiej? Czyli na co moglibyśmy zamienić ten pieniądz? Jest jakaś giga ciężarówka, która naprawi wszystkie problemy? Tak naprawdę, jak to są wszystkie ciężarówki autostradowe, bo tak są oznaczone, autostrada. Autostrada dojazd do sklepiku. To ja jestem ciekaw, jak na przykład działa teren, czyli Paystar. No się wydaje, że to jest jakiś kosmos. A tylko jeden silnik. To trzeba na Alasce znaleźć. Opony terenowe będę miał dopiero od 13 poziomu. Błotne od 13. Wyciągarka jest najlepsza od 12, jest mocna średnia. Większość ciężkich pojazdów z przyczepami. Rozumiem, że to wyciągnie całe domy. Blokowanko jest... Nie może blokować, to prawda. Tak? Jest jakiś wibrator sejsmiczny. Koło zapasowe. Paystar. No bo tego gdzieś kadek gdzieś tu jest, nie? Opory błotne. To podejrzewam, jest cheatowóz totalny. Nie no, to jest... Tego nie stworzył Bóg, nie? Rozumiem, że to ma skrętną całą... Ciekawe, jak to skręca. Czy to ma jeszcze jakąś skrętną oś? Czy... Bo wygląda na to, że też ma. Nie musi mieć, to byłoby bez sensu, by skręcało całym tym kadłubkiem. Ma tam zawias. Ciężko, kurde, ciężko powiedzieć. Tylko... Widzę, że jest zabezpieczenie, żeby nie za... Czemu to nie ma takiej dużej kabinki pojedynczą? Jak się kogoś chce zabrać przy drodze, jak się jedzie na przez długą trasę? Jakie jest wytłumaczenie logiczne, że nie ma dwuosobowej kabiny? I łóżeczka i tak dalej. Skręca całym kadłubem. Co za debil to zaprojektował. Jaki to ma sens, to skręca całym kadłubem? Eksploruj świat. Że na przekopie mierzej takie jeżdżą, bo to nie jest pojazd na długie trasy, tylko do pracy. A jakbym chciał pojechać na długą pracę? Na długą trasę? Kurde, nie podoba mi się to. Coś tu jest nie tak, myślę, że jakiś spisek jest. Czyli tak, Transstarku. Dedosuj. Na chwilę niestety tę obecną zabieramy, degradujemy cię. Jak bardzo bym cię nie kochał. A stary gratu, dziadka ze Stanów.
Rama, srama. Która jest godzina, żeby ten... 45 minut z tym, Dobra, więc tak, plan będzie taki. Rozumiem, że tu jest centrum serwisowe, to nie. Ale musimy dowieźć na farmę, tak? Bo robimy teraz tak zwaną misję, która się nazywa... Głodni... Pracownicy. Nie, to jeszcze coś innego. Szlak Michigan? Nie. Kurczę, moment. Może to było jakiś husky forwarding? Kluczowe sprawy. Kluczowe sprawy! Za 440, tak? Najpierw z magazynu. Tak naprawdę lepiej deski wziąć. A potem tu weźmiemy przyczepę i doczepimy jeszcze ten. Tak. Czyli musimy dojechać tam. Śledzenie start. Deski. Zobaczmy. Czy w parę minut to zrobimy. Tak, tutaj przez tamę. Potem w górę główną, wybasioną drogą. Gdzie ta droga jest taka dupska niestety. Nie wiem, czy my ją pokonaliśmy w ogóle. Że deski z poprzedniej mapy. Tak, dobra, nie, ogarniemy to inaczej. Niestety... Muszę powoli kończyć teraz. Ale temat, widzimy, został zarysowany. Więc tutaj cięciunio, cięciunio dla tuberów i plan jest rozrysowany. Bogactwo nadchodzi. Ciężarowe.